Janina Brazińska, pamiętnik czarnego noska. Kim jestem? W redakcji pewnego czasopisma dla dzieci siedział sobie na kominku pluszowy miś. Tym misiem byłem ja, czarny nosek. Skąd się tu wziąłem? Najpierw to miałem taką kochaną opiekunkę Małgosię i mieszkałem sobie u Małgosi. Tam jeszcze była mamusia i tatuś. Bardzo nam było dobrze razem. Ale Małgosia miała coraz więcej nauki w szkole. Coraz mniej czasu, nie mogła wiele się mną zajmować. Aż raz powiedziała. Czy wiesz, mamusiu, co sobie pomyślałam? Zaniosłem czarnego noska do redakcji czasopisma. Będzie mu tam dużo lepiej niż u nas. Przecież tutaj ciągle siedzi sam i się nudzi. A tam zawsze się coś dzieje i dzieci będą go odwiedzały. Dobrze to wymyśliłaś, córeczko. Nie myśl, misiu, że o tobie zapomnę. Będę cię często odwiedzała. Już na drugi dzień zamieszkałem na krawędzi staroświeckiego kominka w redakcji pisemka dla dzieci. Co dzień przychodził tu pan listonosz i przynosił bardzo wiele listów od dzieci z całej Polski, a nawet z zagranicy. Kiedyś pewna pani redaktor tak powiedziała. Zdaje mi się, że dzieciom byłoby przyjemnie, gdyby im na listy odpowiadał w imieniu redakcji miś Czarny Nosek. I zwróciła się do mnie. Czy będziesz to robił, misiu? Naturalnie, że się zgodziłem od razu. I od tej pory siedziałem w tej redakcji i odpisywałem na listy. Zawsze na początku odpowiedzi umieszczałem jakiś dwuwiersz własnego pomysłu. I tak na przykład. Kto napisał liścik do mnie, ten ucieszył mnie ogromnie. Albo prędko, dajcie mi ołówek, chcę napisać kilka słówek. Albo czarny nosek, mądra głowa, skrop, skrop, kartka już gotowa. Nie jestem zarozumiały, ale sądzę, że były to piękne utwory poetyckie. Z początku to tak siedziałem zwyczajnie na tym kominku, albo pod piecem. Aż tu raz. I tu stawiamy trzy kropeczki, zachęcając Was do napisania dalszej części opowiadania.